Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und schlage vor, dass wir einen Abschnitt aus dem Römerbrief lesen. Cieszę się, że mogę być wśród was i proponuję, abyśmy otworzyli teraz list do Rzymian. Aus dem Römerbrief Kapitel 5. Z 5 rozdziału listu do Rzymian. Vers 1 bis 11. Od 1 do 11 wiersza. 5 rozdział listu do Rzymian. Od 1 do 11 wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrze. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz lubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Der Römerbrief ist ein wichtiges Dokument für jeden Gläubigen. List do Rzymian jest bardzo ważnym dokumentem dla każdego wierzącego człowieka. Jeder, der heute hier ist, ist ein Kind. Geboren von einer Frau. Każdy, który tu w tej chwili znajduje się w tej sali, jest dzieckiem narodzonym z niewiasty. Und ich frage euch, wer kann sich noch an seine Geburt erinnern? I chciałbym was zapytać, któż jest w stanie z was przypomnieć sobie swoje narodziny? Ich schätze niemand. Myślę, że nikt z was. Eure Mutter kann sich noch gut erinnern. Wasza matka może sobie dobrze o tym przypomnieć. Wer kann sich noch an seine neue Geburt erinnern? A któż z was może sobie przypomnieć swoje nowe narodziny? Ich hoffe, dass alle heute, die hier hören, von neuem geboren sind, von oben. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy w tej sali, jesteśmy nowonarodzeni z góry. Wir können uns vielleicht daran erinnern. I może moglibyśmy sobie o tym przypomnieć. Aber wir wissen gar nicht, was alles passiert ist bei der neuen Geburt. Ale wszyscy na pewno nie wiemy, jak to wszystko się po kolei działo w czasie naszego nowego narodzenia. Und so erklärt der Römerbrief, was passiert ist, als wir uns bekehrt haben. I dlatego list do Rzymian wyjaśnia nam wszystko, co się działo, gdy żeśmy się narodzili na nowo. Der Jesus hat das Problem unserer Sünden gelöst. Pan Jezus rozwiązał problem naszych grzechów. Und der Jesus hat das Problem der Sünde, des Ursprungs, der Wurzel gelöst. Ale Pan Jezus również rozwiązał problem grzechu, czyli tego złego źródła, z którego nasze grzechy pochodzą. Warum sündigen wir? Dlaczego w ogóle grzeszymy? Weil wir Sünder sind. Dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Ein Apfelbaum kann nur Äpfel bringen. Jabłonka może tylko rodzić jabłka. Wir würden nie schauen, ob er Pflaumen bringt. Nigdy byśmy nie wyglądali na jabłonce śliwek. Aber bei dem Menschen wundern wir uns, dass er nur sündigen kann. Ale w stosunku do człowieka, jakże często my się dziwimy, że on potrafi tylko grzeszyć.
Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ale to dlatego, że po prostu nie ma innej możliwości. Aber derjenige, der von neuem geboren ist, ale ten, kto się narodził na nowo, muss nicht mehr sündigen. Ten już nie musi więcej grzeszyć. Weil Gott ihm eine neue Natur gegeben hat. Dlatego, że Bóg podarował mu nową naturę. Damit haben wir den Hauptteil des Römerbriefs schon eingeteilt. I tym samym już w tych paru słowach wyjaśniliśmy tą główną treść listu do Rzymian. Bis Kapitel 5, Vers 11 ist das Thema unsere Sünden. Bo do 5 rozdziału, do 11 wiersza włącznie, jest rozważany problem grzechów naszych. Ab Kapitel 5, Vers 12 bis zum Ende von Kapitel 8 ist das Problem der Wurzel, der Sünde. A od 5 rozdziału, od 12 wiersza, aż do 8 rozdziału jest rozważany temat grzechu, jako tego korzenia, na którym rosną nasze grzechy. Und beide Abschnitte enden mit einem Lob an Gott. I obydwa urywki kończą się, można powiedzieć, pieśnią pochwalną dla Boga. Hier haben wir heute dieses Lob Gottes am Ende dieses ersten Teiles gelesen. I my dzisiaj czytaliśmy tą chwałę dla Boga pod koniec tego urywku, który przeczytaliśmy. Im zweiten Teil des Römerbriefes, Kapitel 9 bis 11. A w drugiej części tego listu do Rzymian, od 9 do 11 rozdziału, behandelt der Paulus das Problem mit Israel. Apostoł Paweł podejmuje się rozważenia problemu Izraela. Und auch da endet es mit einem Lob Gottes, o Tiefe des Reichtums und so weiter. I ten urywek kończy się taką pieśnią pochwalną o głębokości bogactwa i tak dalej. Und ab Kapitel 12 bis zum Ende gibt es die Anwendung für unsere Praxis. A od 12 rozdziału do końca tego listu znajdujemy wskazówki dla naszego praktycznego życia. Und es endet wieder mit einem Lob. I znowu ten urywek kończy się pieśnią pochwalną. Dem aber in Römer 16, Vers 25. To jest zapisane w Rzymian 16 rozdział od 25 wiersza. Aber Paulus schreibt immer so, dass erst die Grundlage legt. Ale Paweł ma taki sposób pisania, że zawsze przedstawia słuchaczom swoim te podstawy. Und dann die praktische Anwendung. A później do tych podstaw pokazuje, jak należy to, co powiedział, w praktyce obrócić w czyn. So ist es im Leben auch. Tak też i sprawa w życiu wygląda. Wir machen erst eine theoretische Prüfung und dann eine praktische Prüfung. Bo często w czasie nauki my najpierw składamy egzamin teoretyczny, a później również egzamin praktyczny. Für das Problem unserer Sünden ist das Blut des Herrn Jesus entscheidend. Dla rozwiązania problemu naszych grzechów decydującą rolę odgrywa krew Pana Jezusa. Für das Problem unserer Sünde, a w stosunku do problemu naszego grzechu, tego korzenia zła, ist der Tod des Herrn Jesus entscheidend. To decydującą rolę odgrywa śmierć Pana Jezusa. Es ist sehr interessant, dass wir bis Kapitel 5, Vers 11 oft von dem Blut lesen. Jest to bardzo interesujące, że aż do tego 11 wiersza 5 rozdziału bardzo często w tym liście czytamy o krwi. Aber ab Kapitel 5, Vers 12 nicht mehr. Ale począwszy od 12 wiersza tego 5 rozdziału już wcale o niej nie czytamy. Sondern da immer wieder Tod, Tod, Tod des Herrn Jesus. Tylko ciągle na nowo o śmierci, o śmierci, o śmierci Pana Jezusa. Das ist das Urteil Gottes über unseren sündigen Zustand. Bo taki jest wyrok Boży w stosunku do naszego grzesznego stanu. Wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt kommen, i gdy teraz zwrócimy nasze oczy na przeczytany urywek, möchte ich euch zeigen, wie Gott oft sein Wort schreibt. Chciałbym wam pokazać na przykładzie tego przeczytanego urywka, jak bardzo często Bóg pisał słowo. In diesem Abschnitt liegt
unterliegt wie eine schwarze Decke. W tym urywku możemy dopatrzyć się takiego podłoża, które jest zrobione z takiego obrusu na stole czarnego. Und auf diese schwarze Decke legt Gott das Gold der Segnungen. A na tym czarnym obrusie Bóg zaczyna układać złote przedmioty obrazujące błogosławieństwa. Damit werden die Segnungen viel größer. I tym samym te błogosławieństwa wydają się bardzo wielkie. Der Abschnitt zeigt uns zuerst, welchen Zustand wir von Natur hatten. Ten urywek najpierw pokazuje nam, jaki był nasz stan z naszej starej natury. Ich möchte vier Ausdrücke zeigen. Chciałbym tu tym samym pokazać cztery określenia. In Vers 6 steht, dass wir kraftlos waren. W szóstym wierszu jest napisane, że byliśmy bezsilni. U nas jest słowo słabi. Ich spreche jetzt zu den Jugendlichen. I teraz przemawiam do was, młodzieży. Und sage euch, ihr habt keine Kraft. I mówię do was, nie macie siły. Stimmt das? Zgadza się? Ihr habt doch Kraft, oder? Przecież powiecie, jesteśmy silni, nieprawdaż? Aber hier steht, wir sind kraftlos. Ale tu jest przecież napisane, jesteście słabi, bezsilni. Das ist der Bezug zum Gesetz. Bo nawiązuje to słowo do zakonu. In uns, jedem von uns heute. I to w nas, każdym, tu w tej sali znajdujący się w dniu dzisiejszym. Wir haben einen Bruder, der schon über 90 ist. My mamy wśród nas brata, który jest ponad już 91 lat. Wir haben Kinder. My mamy wśród nas dzieci. Aber für alle gilt keine Kraft. Ale dla wszystkich nas tu obowiązuje, że nie mamy siły. Aus uns selbst, von Natur aus. Czyli z nas samych, z naszej starej natury. Das ist schwarz. To jest właśnie te czarne tło. Zweiter Punkt. A drugi punkt. Vers 6. Wir sind gottlos. Szósty wiersz. Jesteśmy bezbożnymi. Wir könnten auch sagen Atheisten. Można by powiedzieć, że byliśmy ateistami. Das gilt auch für uns alle. To też, co do naszej starej natury obowiązuje te określenie dla nas wszystkich. Vielleicht bist du in eine gläubige Familie geboren. A ty powiesz, ale przecież ja się narodziłem w rodzinie wierzących ludzi. Aber trotzdem bist du ateist. Ale wiedz, pomimo tego jesteś ateistą. Wir müssen von neuem geboren werden. Dlatego, że każdy musi się narodzić na nowo. Dritter Punkt in Vers 8. Trzeci punkt jest opisany w wierszu 8. Am Ende, da wir Sünder waren. My byliśmy grzesznikami. Das ist unser Zustand, wie wir schon eben uns erinnert haben von Natur. I taki jest nasz stan, jak żeśmy już sobie o tym przypominali, z naszej starej natury. Vers 10, vierter Punkt. I czwarty punkt to jest opisany w wierszu 10. Da wir Feinde waren. Jest tu napisane, że byliśmy wrogami. Das ist ein schwarzes Bild. I nieprawdaż, to przecież jest czarny obraz. Ohne Kraft. Byliśmy bez siły. Ohne Gott. Bez Boga. Sünder. Grzesznicy. Und Feinde von Gott. I nieprzyjaciółmi w stosunku do Boga. Und jetzt kommt auf diese Grundlage der schwarzen Decke die Segnungen, die Gott durch den Herrn Jesus gebracht hat. I teraz na te czarne podłoże musimy położyć wszystkie błogosławieństwa, które Bóg nam podarował przez Pana Jezusa. Wir wollen uns jetzt versuchen, damit etwas zu beschäftigen. Spróbujmy się trochę teraz tym zająć. Aber ich möchte sie erst einmal kurz aufzählen. Ale na samym początku pokrótce je wszystkie wymienię. Damit wir sehen, welch einen wunderbaren Blumenstrauß, wenn ich so sagen darf, wir haben. Abyśmy mogli to zauważyć, jak cudowny bukiet kwiatów, jeśli można by to tak określić, został nam darowany przez Boga. Vers 1, wir sind gerechtfertigt.
Wiersz pierwszy pokazuje nam, że zostaliśmy usprawiedliwieni. Wir haben zweitens Frieden mit Gott. Po drugie, dostąpiliśmy pokoju z Bogiem. Drittens, in Vers 2, wir haben Zugang zu dieser Gnade. Po trzecie, co oglądamy w drugim wierszu, mamy dostęp do pokoju Bożego. Viertens, wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. I po czwarte, mamy tą nadzieję chwały Bożej. Fünftens, in Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Piąta rzecz, w piątym wierszu, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Sechstens, wir besitzen den Heiligen Geist am Ende von Vers 5. I szósty punkt, pod koniec piątego wiersza, posiadamy Ducha Świętego. Siebtens, in Vers 9, wir sind errettet, gerettet werden vom Zorn. I siódmy punkt, w dziewiątym wierszu, jesteśmy uratowani, zachowani od gniewu. Und achtens, in Vers 10, mit Gott versöhnt. I ósmy punkt, w wierszu dziesiątym, zostaliśmy pojednani z Bogiem. Welch ein Glück, erlöst zu sein. Jakież to jest szczęście, że możemy być odkupionymi. Ich hoffe, dass wir alle glücklich sind, ein Kind Gottes zu sein. Myślę, że mam taką nadzieję, że wszyscy jesteśmy z tego szczęśliwi, że jesteśmy dzieckiem Bożym. Das können wir überhaupt nicht begreifen, was Gott uns geschenkt hat. Nie jesteśmy tego w ogóle w stanie w pełni pojąć, co Bóg nam podarował. Aber hier gibt es etwas, was immer wieder genannt wird. Ale tu jest coś, co ciągle na nowo jest wymieniane. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel mal in diesem Abschnitt. I nawet nie liczyłem tego, ilokrotnie to w tym urywku jest pokazywane. Durch den Herrn Jesus. Przez Pana Jezusa. Durch den. Przez tego. Immer wieder in diesem Abschnitt. Ciągle na nowo w tym urywku te słowa się pojawiają. Ohne den Herrn Jesus. Bez Pana Jezusa. Haben wir nichts. Nie posiadamy niczego. Mit dem Herrn Jesus haben wir alles. A z Panem Jezusem posiadamy wszystko. Wir beginnen jetzt mit Rechtfertigung. I rozpoczniemy teraz od usprawiedliwienia. Was bedeutet das? Co to oznacza? Es bedeutet für gerecht erklären. Że zostaliśmy ogłoszeni jako całkowicie prawi. Von wem sind wir für gerecht erklärt worden? I kto to ogłosił, że jesteśmy prawymi? Römer 8 sagt, Gott ist es, der rechtfertigt. Rzymian 8 rozdział pokazuje nam, że Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ich kenne in Polen nicht die Gerichtsbarkeit, die Gerichte, wo man klagen kann. Ja nie znam oczywiście w Polsce instytucji tych prawniczych ani sądowniczych. Aber ihr gehört auch zu Europa. Ale jako jedno z państw należycie do wspólnoty europejskiej. Und die höchste Instanz in Europa ist der Europäische Gerichtshof. I najwyższą instancją sądowniczą w Europie jest najwyższy sąd w Europie. Aber wenn hier bei euch etwas passiert, ale jeżeli coś wśród was się stanie, wir sollen nicht klagen, das meine ich nicht, aber nur um ein praktisches Beispiel zu sagen. Oczywiście nie mamy chodzić do sądu, aby kogoś oskarżać, ale ja to tylko mówię dlatego, aby praktyczny przykład pokazać. Und ich würde mit dieser kleinen Sache sofort zum Europäischen Gerichtshof gehen. I z tą małą sprawą natychmiast bym się skierował do Trybunału Europejskiego. Dann würden Sie sagen, fangen Sie erst einmal hier in Katowice oder ich weiß nicht, wo das nächste Gericht ist an. To wtedy byśmy otrzymali odpowiedź, że najpierw proszę zwrócić się do Sądu Rejonowego. Chyba to tutaj dla Was byłby katowicki. Und in fünf Jahren können Sie vielleicht an den Europäischen Gerichtshof kommen. I może za 5 lat sprawa by dotarła do Trybunału Europejskiego. Aber wo haben wir angefangen?
A gdzie my żeśmy rozpoczęli? Bei der höchsten Instanz. My rozpoczęliśmy u najwyższej instancji. Der Europäische Gerichtshof hat uns gerechtfertigt. Bo ten, można by powiedzieć obrazowo, Europejski Trybunał Sprawiedliwości nas usprawiedliwił. Im Bilde gesprochen. Oczywiście mówiąc obrazowo. Wer ist es, der verdammt? Któż mógłby teraz potępić? Vielleicht kommt der Teufel und sät Zweifel in dein Herz. Bo może przychodzić diabeł i zasiewać zwątpienie do twojego serca. Und was sage ich dem Teufel? I co wtedy mogę powiedzieć diabłowi? Gott ist es, der rechtfertigt. Bóg jest tym, który mnie usprawiedliwia. Es gibt niemand, der uns verdammen kann. I nie ma nikogo, kto by nas mógł potępić. Wir haben einen Gerechtserklärungsspruch von der höchsten Instanz. Dlatego, że otrzymaliśmy wyrok usprawiedliwiający nas od najwyższej instancji sądowniczej. Die Quelle der Rechtfertigung ist die Gnade. A źródłem usprawiedliwienia jest łaska. Römer 3, vers 24. Trzeci rozdział tego listu, 24 wiersz. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Die Grundlage für unsere Rechtfertigung ist das Blut des Herrn Jesus. Podstawą naszego usprawiedliwienia jest krew Pana Jezusa. Das haben wir in Kapitel 5, Vers 9 gelesen. O tym też czytaliśmy w 5 rozdziale, w 9 wierszu. Usprawiedliwieni krwią Jego. Der Beweis für die Rechtfertigung. Dowodem tego usprawiedliwienia ist die Auferstehung des Herrn Jesus. To jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kapitel 4, Vers 25 und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Czwarty rozdział listu do Rzymian, 25 wiersz. I wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Niemand von uns könnte von gerecht erklären sprechen, wenn der Jesus noch im Grab wäre. Nikt by z nas nie mógłby mówić o tym wyroku usprawiedliwiającym dla nas, gdyby Pan Jezus dalej jeszcze leżał w grobie. Aber hier in Kapitel 5, Vers 1 haben wir jetzt die Hand, die die Rechtfertigung ergreift. Ale w 5 rozdziale, w 1 wierszu oglądamy tą dłoń, która uchwyciła się tego, który usprawiedliwia. Gerechtfertigt worden aus Glauben. I czytamy tutaj, że z wiary usprawiedliwieni. Ich frage dich, glaubst du an das Werk des Herrn Jesus von Golgatha? I pytam się ciebie, czy wierzysz w to dzieło usprawiedliwienia na krzyżu Golgoty? Ganz persönlich. Całkowicie, osobiście, ty dla siebie. Glaubst du, dass der Jesus für deine Sünden gestorben ist? Czy wierzysz w to, że Pan Jezus zmarł za twoje grzechy? Bist du am Kreuz von Golgatha zusammengebrochen? Czy ty pod krzyżem Golgoty już kiedyś w swoim życiu się załamałeś? Dann ist das die Hand, die das Angebot Gottes ergreift. To wtedy oglądasz tą dłoń, która uchwyciła się tej oferty Bożej. Und dann sagt Gott deinen Namen und sagt, du bist gerecht. I wtedy Bóg wymienia twoje imię i mówi do ciebie, jesteś sprawiedliwy. Obwohl du Feind warst, gottlos, kraftlos, Sünder. Pomimo tego, że byłeś nieprzyjacielem, grzesznikiem, bezsilnym, Bóg to mówi do ciebie. Das wollen wir nie vergessen. Das wollen wir nie vergessen. Nigdy nie zapominajmy tego, jakimi byliśmy. Das zweite haben wir gelesen, wir haben Frieden mit Gott. Drugą rzecz, którą tutaj żeśmy mogli oglądać, to to, że mamy pokój z Bogiem. Wir müssten eigentlich lesen, wir haben Frieden gegenüber Gott. Musielibyśmy w zasadzie tutaj ten wiersz tak przeczytać, że mamy pokój w stosunku do Boga. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ich möchte das versuchen an einem Beispiel zu erklären.
Spróbuję to wyjaśnić na podstawie przykładu. Ihr könnt euch bestimmt auch daran erinnern, als ihr kleine Kinder wart. Z pewnością możecie sobie to przypomnieć, jak byliście małymi dziećmi. Und es hat an der Tür geklingelt. I ktoś zadzwonił do drzwi. Dann war man vorsichtig und ist nicht sofort zur Tür gegangen. I byliśmy tacy ostrożni i nie natychmiast do drzwi mieszkania żeśmy biegli. Die Mutter hat die Tür geöffnet. I mama otwierała drzwi. Und das Kind hat sich hinter der Mutter versteckt und geschaut, wer ist an der Tür. I dziecko zwykle kryło się za spódnicą mamy, aby zobaczyć, kto jest tam za drzwiami. Und wenn man die Person nicht gekannt hat, dann ist man erstmal etwas hinter dem Rock der Mutter geblieben. I jeżeli się nie znało tej osoby, to dalej się pozostało ukryty w fałdach spódnicy mamy. Aber das ist gegenüber Gott nicht nötig. Ale w stosunku do Boga jest to rzecz zbędna. Stellen wir uns einmal vor, Gott steht an unserer Tür. Wyobraźmy sobie tak, że Bóg nagle stanąłby u naszych drzwi. Wir können sie öffnen und Gott gegenüber haben wir Frieden. I możemy je otworzyć i teraz wiemy, że mamy pokój w stosunku do osoby Bożej. Können wir das begreifen? Jesteśmy w stanie to pojąć? Aber es steht hier. Ale tak jest napisane, że mamy pokój w stosunku do Boga. Aber sofort sagt jetzt Gottes Wort durch unseren Herrn Jesus Christus. Ale natychmiast Słowo Boże tutaj dodaje przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nicht durch unsere Natur. Nie z naszej własnej natury. Sondern durch das Werk des Herrn Jesus. Ale tylko przez dzieło Pana Jezusa. Vers 1 zeigt uns Ergebnisse der Bekehrung und richtet sich mehr in die Vergangenheit. Wiersz pierwszy pokazuje nam te wyniki naszego nawrócenia się i wskazuje na naszą przeszłość. Vers 2 zeigt uns jetzt die Gegenwart. Wiersz drugi pokazuje nam teraźniejszość. Durch den Herrn Jesus haben wir durch den Glauben Zugang zu dieser Gnade. Bo przez Pana Jezusa, przez tą wiarę mamy dostęp do tej łaski. Was für ein Ausdruck, Zugang. Cóż to za wspaniałe wyrażenie, dostęp. Für den Israeliten war das nicht möglich. Dla kogoś z ludu izraelskiego to była rzecz niemożliwa. Am Vorhof war Ende. Tam, w przysionku świątyni, kończyła się ich droga do Boga. Nur die Priester konnten hineingehen. Tylko kapłani mogli wejść do miejsca świętego. Und nur wenn sie gerade Dienst hatten. I tylko wtedy, gdy akurat byli kapłanami wykonującymi służbę. Wir lesen es von Zacharias in Lukas 1, dass er in dem Jahr gerade Dienst hatte. Czytamy właśnie o tym kapłanie Zachariaszu w Łukasza pierwszym rozdziale, że w tym roku akurat na niego przypadła kolej, aby tą służbę kapłańską wykonywać. Aber wir haben Zugang. Ale my mamy zawsze dostęp. Wir haben das in der Apostelgeschichte gestern betrachtet. Der Lahme war vor dem Tempel. Myśmy wczoraj mogli to w Dziejach Apostolskich rozważać, że ten sparaliżowany człowiek, on tylko mógł mieć dostęp do bramy świątynnej, przed świątynią, przed przysionkiem. Aber wir dürfen hineingehen. Ale my możemy wejść do środka. Zu was haben wir Zugang? A więc do czego mamy dostęp? Zu mehr der Gnade Gottes. Mamy dostęp do całego morza łaski Bożej. Ich versuche das einmal zu vergleichen mit einem Beispiel. Spróbuję to teraz zobrazować na podstawie jednego przykładu. Stellt euch einmal vor, ihr hättet 100 Millionen Zloty auf dem Konto. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mielibyście na swoim koncie bankowym 100 milionów złotych do dyspozycji. Und ihr geht zur Bank. I poszlibyście do banku. Und sagt, ich möchte gerne 100 Zloty. I poprosilibyście o 100 złotych. Und der Angestellte bei der Bank sagt, a pracownik banku powiedziałby, warum nur 100 Zloty?
Dlaczego tylko 100 zł? Sie haben 100 Millionen. Ma pan do dyspozycji 100 milionów. Ja, das ist schon genug. I ty byś powiedział, wystarczy 100. Im Glauben machen wir es oft genau so. A my we wierze właśnie bardzo często dokładnie tak postępujemy. Es steht das Meer der Gnade zur Verfügung. Mamy do dyspozycji morze łaski Bożej. Aber wir springen nicht hinein. Ale my nie wskakujemy do tego morza. Wir gehen im Bilde gesprochen nur mit den Füßen in das Meer der Gnade. Obrazowo mówiąc, idziemy tylko wzdłuż brzegu tego morza, zanurzywszy nasze stopy. Aber Gott möchte, dass wir 100 Millionen Zloty Gnade in Anspruch nehmen. Ale Bóg chce, abyśmy korzystali ze 100 milionów złotej łaski Bożej. Johannes 1 sagt, dass wir Gnade um Gnade von Gott bekommen haben. A Jan, pierwszy rozdział pokazuje nam, że my mamy łaskę za łaską do dyspozycji. Stellt euch vor, ihr lieben Kinder. Wyobraźcie sobie, kochane dzieci. Ihr habt in eurer Wohnung einen Raum nur mit Schokolade. Że w waszym mieszkaniu mielibyście taki pokój, który był zrobiony tylko z czekolady. Und die Mama sagt, ihr dürft alles nehmen. I mama by wam powiedziała, możecie wszystko brać. Und du sagst, nein, ich möchte nur ein kleines Stück. A ty byś powiedział, nie, ja tylko chcę jeden mały kawałeczek. Das ist unnormal. Przecież byłoby to nienormalne. Aber wie ist es im Geistlichen? A jakże to wygląda w naszym duchowym życiu? Wir haben Gnade um Gnade bekommen. My przecież otrzymaliśmy łaska za łaską. Wollen wir mehr Zugang haben zu dieser Gnade? O, chcielibyśmy w naszym życiu mieć większe skorzystanie z tej łaski. Und dann steht hier noch ein wunderbarer Ausdruck. A dalej mamy zapisane cudowne wyrażenie. Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Dostęp do tej łaski, w której my stoimy. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wir liegen nicht irgendwo hinten am Ende und verstecken uns. My nie leżymy gdzieś tam na końcu i w ukryciu czaimy się. Sondern wir dürfen in der Gegenwart Gottes im Bereich der Gnade stehen. Ale my możemy w tym zakresie łaski Bożej stanąć. Ich möchte das vergleichen mit der Stiftshütte und den Brettern. Chciałbym to porównać teraz z tym namiotem zgromadzenia, jaki Izraelici wybudowali na pustyni, który był zbudowany z specjalnych desek. Sie standen auf Füßen von Silber. Te deski opierały się na takie stopy, o takie stopy wykonane ze srebra. Das spricht von dem Preis der Erlösung. Srebro, które obrazowo wskazuje nam na cenę odkupienia. Sie waren aus Holz, das spricht von unserer Natur. Wykonane były z drewna i to drewno wskazuje na naszą naturę. Aber sie waren umgeben von Gold. Ale te deski były obciągnięte naokoło złotem. Das spricht von der göttlichen Gerechtigkeit durch das Werk des Herrn Jesus. Które obrazowo wskazuje na Boże usprawiedliwienie przez dzieło Pana Jezusa. Und jetzt stehen sie im Heiligtum. I te deski stały w świątyni. Das ist unser Platz. To jest właśnie nasze prawidłowe miejsce pobytu. Durch den Herrn Jesus. Przez Pana Jezusa. Jetzt richten wir unseren Blick in die Zukunft. I teraz skierujmy nasze spojrzenia w przyszłość. Ende von Vers 2. Pod koniec drugiego wiersza czytamy. Und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. In der deutschen Sprache sagen wir nicht mehr so oft rühmen. Ich weiß nicht, wie es, was euer Wort ist. Gutes Wort? Ja. W niemieckim języku niezbyt często, co w codziennym języku, używamy tego słowa chlubimy się. Rühmen bedeutet, wir sprechen gut davon. Chlubić się to oznacza, że w superlatywach mówić o czymś. Und ich frage euch in der letzten Woche. A teraz chciałbym was zapytać w tym zeszłym tygodniu. Wie oft habt ihr gut gesprochen von der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes? Jakże często mówiliście o tej nadziei chwały Bożej?
Dieser Abschnitt ist kein praktischer Abschnitt. Ten urywek to nie jest urywek pokazujący praktykę naszego życia. Aber wir sehen, dass die Beschäftigung mit der Lehre des Wortes Gottes. Ale my możemy zauważyć, że zajmowanie się tą nauką Słowa Bożego unsere Praxis beeinflusst. Może mieć wielki wpływ na nasze praktyczne życie. Wollen wir nicht diese Woche miteinander gut reden von der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes? Czy nie chcielibyśmy w tym nadchodzącym tygodniu między sobą dobrze mówić o tej nadchodzącej chwale Bożej, chlubić się nią? Wir sind auf dem Weg zum Himmel. Przecież my wszyscy znajdujemy się na drodze prowadzącej do nieba. Ja, das gibt es doch nicht. Przecież coś takiego nie ma. Doch, es ist wahr. Tak, to jest prawda, tu jest napisane. Und es ist keine Hoffnung eines Menschen. A to nie jest nadzieja oparta na człowieku. Ich hoffe, dass ich morgen wieder zu Hause bin. I nadzieja, która mówi następującymi słowami: mam nadzieję, że jutro dojadę do domu. Aber ich weiß es nicht. Ale ja tego nie wiem w tym momencie. Aber eines weiß ich. Ale jedno wiem. Ich gehe in den Himmel. Że ja idę do nieba. Rühmen wir diese Hoffnung. Czy my chlubimy się tą nadzieją chwały Bożej? In Vers 3 scheint ein gewisser Bruch in diesem Abschnitt zu sein. W trzecim wierszu wydaje się, że jest tutaj swego rodzaju przełamanie w całym tym urywku. Ich kann mich sehr gut daran erinnern als Kind. Ja bardzo dobrze sobie mogę to przypomnieć, gdy byłem dzieckiem. Dass ich nicht verstanden habe, warum wir auch gut sprechen von Trübsalen. Nie rozumiałem wtedy tego, dlaczego my mamy dobrze mówić o naszych uciskach, przez które przechodzimy. Es gibt eine andere Stelle, wo es steht, dass wir uns nicht einen Grund zur Freude haben, wenn wir durch Prüfungen gehen. Inne miejsce biblijne mówi nam wyraźnie, że nie mamy powodów, aby dobrze mówić o tych uciskach, przez które przechodzimy. Ich möchte versuchen, warum steht das hier, zu erklären. Ale ja spróbuję wam wyjaśnić, dlaczego akurat w tym miejscu jest tak napisane. Nicht die Trübsal selbst bringt uns zu einem Rühmen. Nie ten ucisk sam w sobie doprowadza nas do chlubienia się tym. Sondern das Ergebnis der Prüfung. Ale właśnie ten wynik, skutek doświadczenia, przez jakie przechodzimy. Gott möchte gerne, dass wir auf dieser Erde mit Gott Erfahrungen machen. Bóg bardzo sobie tego życzy, abyśmy na tej ziemi poczynili wspaniałe doświadczenia z Bogiem. Versuche ich das auch an einem Beispiel klar zu machen. Spróbuję to wam wyjaśnić na jednym przykładzie. Vielleicht hat jemand von euch ein neues Auto gekauft. Może ktoś z was kupił sobie nowy samochód. Und du rühmst das Auto. No i ty chlubisz się tym autem. Klimaanlage und so weiter. I opowiadasz wszystkim, jakie ma dodatki, klimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Und ich sage dir, warte mal ab. A ja tobie powiem, ale poczekaj. Fahr erst mal 10 Jahre mit diesem Auto. Najpierw przejedź tym autem 10 lat. Ob du dann auch noch rühmst? Czy będziesz dalej się nim tak chlubił? Und jetzt vergleichen wir das mit unserem Glaubensleben. A teraz porównajmy to do naszego życia we wierze. Gott hat uns hier auf dieser Erde gelassen. Bóg zostawił nas tutaj na tej ziemi. Warum? Dlaczego? Damit wir Gott rühmen können mit den Erfahrungen, die wir hier mit ihm gemacht haben. Dlatego, abyśmy mogli Boga wychwalać z tych wszystkich doświadczeń, przez które on nas przeprowadza. Gott hält, was er verspricht. Bóg zawsze dotrzymuje tego, co on przyrzeka. Als David am Ende seines Lebens angekommen ist, gdy Dawid doszedł do końca swojego życia, hat er gesagt, to wtedy powiedział, Psalm 18, ich glaube so Vers 30. Myślę, że to jest w 18. psalmie 30. wiersz. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Razem z moim Bogiem mogę przeskoczyć mur. Warum konnte er das sagen?
Dlaczego mógł to zrobić? Weil mit Gott Erfahrungen gemacht hat. Dlatego, że w swoim życiu on poczynił z Bogiem wiele doświadczeń. Und darüber sprechen wir gut. I właśnie o tym mamy dobrze mówić. Nicht die Krankheit oder das Problem ist Freude für uns. To nie ta choroba albo problem, w jakim się znajdujemy, jest powodem radości dla nas. Sondern weil ich meinen Gott besser kennenlerne. Ale to, że ja przez ten problem i chorobę lepiej poznałem mojego Boga. Wenn man mit Geschwistern spricht, die eine Prüfung gehabt haben. Jeżeli rozmawia się z takimi braćmi i siostrami, którzy przeszli przez głębokie doświadczenia, dann haben sie schon oft uns gesagt, am Ende habe ich Gott viel besser kennengelernt, als ich vor der Prüfung gewesen bin. To bardzo często to poświadczają, że pod koniec mojego doświadczenia znałem mojego Boga znacznie lepiej niż na początku. Und wir sehen hier, dass die Prüfung Ausharren bewirkt. I czytamy tutaj o tym, że to doświadczenie wywołuje wytrwałość. Wir harren aus bei Gott. Czyli my trwamy przy Bogu. Zweitens bringt es Bewährung oder Erfahrung mit Gott. Następnie to doświadczenie przynosi ze sobą takie wypróbowanie przed Bogiem. Und drittens richtet sich unsere Hoffnung allein auf Gott. I po trzecie, nasza nadzieja tylko i wyłącznie zaczyna się opierać na Bogu. Und diese Hoffnung, die wird uns niemals enttäuschen, nicht beschämen. I tego rodzaju nadzieja nigdy nas nie zawstydzi i nie zawiedzie. Und jetzt zeigt uns einen Beweis. I teraz pokazuje nam pisarz dowód tego. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, ausgegossen. Jest to cudowne wyrażenie, rozlane. Wenn ich dieses Glas nehme und jetzt hier ausgieße, gdy wziąłbym tą szklankę i tutaj ją rozlał, dann kann ich es nicht wieder in das Glas sammeln. To nie da się tej wody z powrotem zebrać w tej samej ilości do tej szklanki. Gott gibt und fordert es nicht zurück. I tak też i Bóg rozlewa, ale nie żąda tego w żadnym wypadku z powrotem. Ist dir das bewusst? In deinem Herzen ist die Liebe Gottes ausgegossen. Czy jesteś tego świadomy, że w twoim sercu jest miłość Boża rozlana? Vielleicht sagst du, ich merke davon nichts. Może ty powiesz, ale ja nic z tego nie zauważam. Ja, ich sage dir, Glauben an Gott ist kein Gefühl. To wtedy ja ci powiem, że wiara w Boga to nie jest kwestia uczuć. Ich versuche das auch an einem Beispiel klar zu machen. I spróbuję to teraz wyjaśnić, co mam na myśli na podstawie przykładu. Ich weiß nicht, wer von euch zum Schluss einen Schulabschluss bekommen hat. Nie wiem, kto z was akurat w tym poprzednim roku szkolnym otrzymał, czy doszedł do zakończenia swojej szkoły. Herzlichen Glückwunsch. To jeżeli tak jest, to serdecznie ci tego gratuluję. Aber fühlst du jetzt, dass du die Schule geschafft hast? Ale czy ty teraz to czujesz w samym sobie, że ty zdołałeś tą szkołę skończyć? Wenn du beweisen möchtest, dass du einen Schulabschluss hast, was tust du? Jeżeli chcesz udowodnić, że zakończyłeś pewną szkołę, to co wtedy zrobisz? Du hast ein Zeugnis bekommen. To jest tak, że otrzymujesz to ten dyplom zakończenia. Wenn also in Frage kommt, ob du einen Schulabschluss geschafft hast, a więc jeżeli ktoś chciałby to podważyć, że ty zakończyłeś jakąś szkołę, sagst du nicht, ja, ich habe ein Gefühl, es ist alles gut gewesen. To ty wtedy przecież nie powiesz, że czuję to tak, że dobrze mi poszło i zakończyłem. Sondern du zeigst das Zeugnis. Nie, ty po prostu wyciągasz ten dyplom zakończenia tej szkoły, to świadectwo i pokazujesz. Und wenn der Teufel uns Zweifel sät, ist die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen.
Jeżeli teraz udałoby się diabłowi zasiewać w naszym sercu zwątpienie, czy rzeczywiście miłość Boża jest rozlana w sercach naszych, dann lese ich dem Teufel Römer 5 Vers 5 vor. To wtedy mogę przeczytać diabłowi ten piąty wiersz piątego rozdziału. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Dann bestätigt Gottes Wort das noch durch die Segnung des Heiligen Geistes. A Słowo Boże to jeszcze raz potwierdza przez błogosławieństwo Ducha Świętego. Jetzt haben wir gleich das gleiche Problem. I tutaj jest w tym miejscu znowu mamy ponownie ten sam problem. Hast du den Heiligen Geist? Czy masz Ducha Świętego? Bist du dir sicher? Jesteś pewien tego? Es ist auch kein Gefühl. To też nie jest kwestia uczucia. Es gibt viele Christen, die sagen, du musst das gemerkt haben, dass der Heilige Geist kommt. Jest wielu chrześcijan na tym świecie, którzy mówią, ty musisz to odczuwać, że otrzymałeś Ducha Świętego. Das ist Lüge. To jest kłamstwo. Epheser 1 sagt sehr deutlich, wie du den Heiligen Geist bekommst. Efezjan, pierwszy rozdział, pokazuje dobitnie, w jaki sposób otrzymujemy Ducha Świętego. So ungefähr Vers 12 und 13. Ungefähr in Vers 12 und 13. Mniej więcej w 12, 13 wierszu. Das Wort Gottes gehört. Das Evangelium eures Heils gehört habt. Hören. Usłyszeliście Słowo Boże, czyli Ewangelium waszego zbawienia. An das Evangelium glauben. Uwierzyliście w tą Ewangelię. Zweiter Punkt. Drugi punkt. Versiegelt worden seid, dritter Punkt, mit dem Heiligen Geist. I trzeci punkt, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. Hast du an das Werk des Herrn Jesus geglaubt? Uwierzyłeś w dzieło Pana Jezusa? Hast du die Sünden bekannt und dich bekehrt? Czy wyznałeś swoje grzechy i nawróciłeś się? Dann bist du versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jeśli tak, to zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Ich bin mir sehr bewusst, dass es auch spezielle Fälle gibt. Ja oczywiście jestem świadomy tego, że i zdarzają się specjalnego rodzaju przypadki. Aber das ist der Weg Gottes, den uns das Wort Gottes zeigt. Ale zasadniczo tak wygląda droga Boża nawrócenia, którą pokazuje nam Słowo Boże. Ihr lieben Kinder? Tak, kochane dzieci. Morgen geht es wieder in die Schule, ja? Oder sind noch Ferien? Czy jutro idziecie już do szkoły, czy macie jeszcze ferie? Ferie. A, 1 sierpnia. Nächste Woche geht ihr wieder in die Schule. Następnym tygodniu pójdziecie do szkoły. Und jetzt überlegt, der Heilige Geist geht mit. I teraz wiedzcie o tym, że Duch Święty idzie z tobą. So müssen wir die Bibel für uns persönlich annehmen. Tak musimy w ten osobisty sposób przyjmować Słowo Boże, Biblię. Wir haben den Heiligen Geist als göttliche Person in uns wohnend und sie geht überall mit. My mamy Ducha Świętego jako tą boską osobę w nas samych i tym samym, gdziekolwiek my idziemy, to i Duch Święty idzie z nami. Welch eine große Gnade. Jakaż to jest wielka łaska. In Vers 6 zeigt uns jetzt der Apostel Paulus. W szóstym wierszu apostoł Paweł pokazuje nam den Tod des Herrn Jesus. Śmierć Pana Jezusa. Das ist typisch für die Art und Weise, wie Gott schreibt. Jest to bardzo typowy przykład tego, w jaki sposób Bóg pisze. Er hat uns von Trübsalen geschrieben. On pisał do nas o tych uciskach. Und von der Liebe Gottes. I o miłości Bożej. Das ist fast wie ein Widerspruch. To przecież brzmi jak sprzeczność. Und jetzt sagt er, wenn du zweifelst an der Liebe Gottes. I teraz on mówi do nas, jeśli wątpisz w miłość Bożą, dann führe ich dein Herz nach Golgatha. To wtedy ja przyprowadzam twoje serce do Golgoty. Da ist der höchste Beweis der Liebe Gottes. Tam znajdujesz ten najwznioślejszy dowód tej miłości. Wir finden das oft, auch in Kapitel 8 macht er das einmal. Często to też mamy w ten sposób zapisane. Następny przykład to jest z 8 rozdziału tego listu do Rzymian.
Da sagt er in Vers 37, durch den, der uns geliebt hat. W 37 wierszu możemy tutaj przeczytać, przez tego, który nas umiłował. Gott liebt uns ja immer noch. Bóg miłuje nas w dalszym ciągu. Aber hier ist Vergangenheitsform geliebt hat auf Golgatha. Ale tu czytamy w tej formie przeszłości, bo tu mowa jest o tej Golgocie. Und das sehen wir hier jetzt auch. Die Qualität der Liebe Gottes ist, dass er seinen Sohn gegeben hat. I tu widzimy również tę jakość miłości Bożej, która darowała nam Jego Syna. Das vergleicht er in Vers 7 mit der höchstmöglichen Liebe eines Menschen. I to porównuje tutaj w wierszu 7 z tym najwyższym wyrazem miłości jakiegoś człowieka. Ich möchte nicht näher dazu etwas sagen, weil wir die Zeit haben, nicht so viel Zeit haben. Ja nie chciałbym tutaj zbyt szeroko o tym mówić, bo nie mamy wiele czasu. Aber dann kommt in Vers 8 dieser wunderbare Gegensatz, Gott aber erweist seine Liebe. Ale w 8 wierszu czytamy te wspaniałe słowa, Bóg zaś daje dowód swojej miłości. Wir waren noch Sünder. My byliśmy przecież grzesznikami. Und Christus ist für uns gestorben. A Chrystus za nas zmarł. Dann kommen wir zur siebten Segnung. I teraz możemy przejść do 7 błogosławieństwa. Wir werden gerettet. Es geht um Errettung. My bywamy wyratowani. I tu w tym urywku chodzi o nasz ratunek. Was bedeutet Errettung? Co to znaczy ratunek? Gottes Wort zeigt uns drei Bedeutungen im Bezug auf die Errettung. Słowo Boże pokazuje nam trzy znaczenia tego słowa wyratowani. Am meisten zeigt es uns die Errettung, wie wir sie hier finden. W większości przypadków te wyratowanie ma takie znaczenie, jakie tutaj znajdujemy w tym urywku. Ich frage dich, bist du errettet? I pytam ciebie, jesteś wyratowany? Ja oder nein? Tak albo nie. Das ist schwer, ja? Trudno odpowiedzieć na to. Weil ja und nein ist richtig. Dlatego, że i zarówno tak i nie jest właściwą odpowiedzią. Ich möchte euch nicht unsicher machen. Nie chciałbym was wprawić w jakieś niepewności. Aber ja betrifft die Errettung unserer Seele. Tak, to dotyczy kwestii wybawienia, zbawienia naszej duszy. Das ist die Errettung in der Vergangenheit. I to jest określenie wyratowany w przeszłości przez zbawienie. Efezjan 2, Vers 7. Efezjan 2, rozdział 7, wiersz pokazuje nam. Durch Gnade seid ihr errettet. Przez łaskę zbawieni jesteście, czyli też wyratowani jesteście. Das ist die erste Bedeutung, die nicht sehr häufig in der Bibel steht. Jest to pierwsze znaczenie tego słowa wyratowani, które niezbyt często w Biblii właśnie w tym znaczeniu się pojawia. Das zweite ist Errettung aus den täglichen Umständen. I drugie znaczenie tego słowa wyratowany to znaczy wyratowany z tych trudnych, codziennych okoliczności. Ich meine in 2. Korinther kommt das einmal. Ja, genau. Ja myślę, że to jest w drugim liście do Koryntian. Ich möchte nicht den ganzen Abschnitt lesen, aber 2. Korinther 1, Vers 8 fortfolgende. Nie mamy czasu cały urywek czytać, ale drugi list do Koryntian, 1. rozdział, 8. wiersz poświadcza nam. Gibt es das Problem, wo Paulus sehr versucht worden ist, fast bis zum Tod. O tym poświadcza, że Paweł był bardzo mocno doświadczany w swoim życiu i był nawet bliski śmierci. Und da sagt er, wir sind aus dieser Sache gerettet worden. I on w tym urywku mówi, że my z tego ucisku zostaliśmy wyratowani. Die alten Geschwister kennen noch den Krieg. Starsi wierzący wśród nas znają jeszcze ten czas strasznej wojny ostatniej. Sie sind daraus gerettet worden. I mówią o tym, że oni z tego czasu zostali wyratowani.
Das ist die Errettung in den täglichen Umständen. I to jest znaczenie tego słowa wyratowany z tych codziennych, trudnych okoliczności. Und die dritte Bedeutung ist, a trzecie znaczenie tego słowa jest takie, und das haben wir hier auch, gerettet werden in der Zukunft. I to mamy też i tutaj zawarte w naszym przeczytanym urywku, że będziemy wyratowani kiedyś w przyszłości. Wann ist unsere Errettung abgeschlossen? Kiedy zakończy się nasz ratunek ostatecznie? Wenn wir nicht nur nach Geist und Seele gerettet sind? Nie tylko wtedy, gdy według ducha i duszy będziemy wyratowani, sondern auch der Leib der Niedrigkeit umgestaltet worden ist zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib. Philipper 3, Vers 20. Ale gdy urzeczywistni się to, co jest zapisane w Filipian 3, rozdział 20 wiersz, gdy nasze ciało tej niskości zostanie przemienione w ciało te chwalebne, podobne do Jego ciała. Und in dieser Bedeutung kommt Errettung im Neuen Testament am meisten vor. I właśnie w tym znaczeniu tego wyratowania w przyszłości, czyli przekształcenia naszego ciała niskości w ciało chwalebne, najczęściej w Nowym Testamencie to słowo wyratowany w takim znaczeniu jest pisane. Wir brauchen keine Angst mehr vor Zorn haben, wir sind gerettet und das wird abgeschlossen, wenn der Jesus kommt. A więc nie musimy się obawiać jakiegokolwiek gniewu i sądu i jesteśmy wyratowani i przez to, że będziemy też i przemienieni w ciało obrazu naszego Pana. Wir kommen zur letzten Segnung. I teraz możemy przejść do ostatniego błogosławieństwa. Vers 10 haben wir gelesen, wir sind mit Gott versöhnt. W wierszu 10 tego 5 rozdziału listu do Rzymian czytaliśmy, że jesteśmy pojednani z Bogiem. Und ich möchte auch wieder versuchen, es an einem einfachen Beispiel zu erklären. Ja spróbuję teraz na podstawie prostego przykładu to wyjaśnić. Ich möchte nicht viel von mir erzählen. Nie chciałbym wiele opowiadać o samym sobie. Aber ich habe einen Bruder. Ale mam brata. Und leider habe ich mich mit meinem Bruder oft gestritten. I niestety, gdy byłem młody, to bardzo często kłóciłem się z moim bratem. Und meine Eltern haben gesagt, wir sollen uns wieder versöhnen. I rodzice często nam musieli mówić, pojednajcie się ze sobą. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie haben wir uns versöhnt. I krótko chciałbym wam to zobrazować, w jaki sposób żeśmy się zawsze pojednali. Es geschah oft so, dass wir uns wieder getroffen haben. Często tak się zdarzało, że żeśmy się spotykali. Und meine Eltern haben gesagt, ihr könnt euch geht aufeinander zu. I rodzice nam wtedy podpowiadali, teraz masz okazję, idź do niego. Und wir haben es gemacht. I myśmy to robili. Aber wie? Ale jak? Ja? So, wisst ihr das? Kennt ihr das auch? Tak, w taki sposób, wyciągniętą ręką, odwróconą twarzą, znacie to z własnego życia? Und die Eltern waren nicht zufrieden. A rodzice nie byli wcale z tego zadowoleni. Sie hatten recht. I mieli rację. Aber jetzt zeige ich euch etwas. Ale teraz wam coś pokażę. Wir waren Feinde. My byliśmy wrogami. Und die Arme Gottes haben sich geöffnet. A ramiona Boże szeroko się otwarły. Und haben gesagt, ich möchte mich mit dir versöhnen. I Bóg powiedział, ja chcę się pojednać z tobą. Warum ist das so groß? Dlaczego to jest tak wielką rzeczą? Weil wir eben kraftlos, gottlos, Sünder, Feinde waren. Dlatego, że właśnie byliśmy bezsilni i grzesznikami i oddaleni od Boga. Und das ist die Grundlage für die Versöhnung auch unter uns. I to jest również też i podstawą zrobienia pojednania między nami. Ist es nicht peinlich, dass wir uns untereinander nicht versöhnen können, wo wir eine so große Versöhnung bekommen haben? Czyż nie jest to wielce zawstydzające, że między sobą nie potrafimy się pojednać, mając tak wielkie pojednanie ze strony Bożej? Das ist jetzt ein Klammersatz, ja? To oczywiście jest takie wtrącone zdanie do całego tematu. Hier ist kein praktischer Gedanke enthalten. Tutaj te praktyczne myśli w tym urywku nie są zawarte. Aber
wenn wir so eine große Versöhnung bekommen haben, ale wyobraźmy sobie, jeśli tak wielkie pojednanie ze strony Boga żeśmy otrzymali, warum gibt es Streit in der Ehe, in der Familie, in der Versammlung? To dlaczego są kłótnie w małżeństwie i między rodzinami i w rodzinie i w zgromadzeniu? Haben wir die Versöhnung mit Gott vergessen? Czy myśmy wszyscy zapomnieli pojednania z Bogiem? Wir sind alle Kinder der Hölle. I my wszyscy przecież jesteśmy dziećmi piekła. Aber jetzt Kinder Gottes. Ale teraz staliśmy się dziećmi Bożymi. Damit kommen wir zum Schluss. I tym samym teraz zbliżamy się już do zakończenia. Ich hoffe, ihr habt noch einige Minuten. Ja. Okay. Vers 11 ist der krönende Abschluss von diesem Abschnitt. Vers 11 ist der krönende Abschluss von diesem Abschnitt. Wiersz 11 jest tym takim ukoronowaniem całego tego urywku. Der Apostel Paulus kommt jetzt von den Segnungen zum Geber der Segnungen. Apostoł Paweł teraz przechodzi od opisu tych błogosławieństw do samego dawcy. Und der Geber ist natürlich viel größer als die Segnung. I naturalnie dawca jest o wiele większym niż te błogosławieństwo. Auch das ist sehr einfach. I to jest też bardzo proste. Stellt euch einmal vor, ich habe hier einen Blumenstrauß von 1000 Zloty gekauft. Wyobraźcie sobie, że mam tutaj za pulpitem ukryty bukiet kwiatów, który kupiłem za 1000 zł. Er steht hier unten. On stoi tutaj na dole. Und ich weiß noch nicht, wem ich euch, welcher Dame ich ihn schenken möchte. I wy tego nie wiecie, jakiej damie wśród was chciałbym go podarować. Ich schätze einmal, wenn ich diesen Blumenstrauß, der sehr wertvoll ist, einer verheirateten Frau schenke. Ja tak się nastawiam na to, że ten wspaniały bukiet to podarowałbym jakiejś zamężnej kobiecie. Sie wird auf dem Weg nach Hause diesen Blumenstrauß wegschmeißen. I co się stanie? Idąc drogą do domu swojego, ona by teraz wyrzuciła ten bukiet kwiatów. Weil der Mann zu Hause fragt, von wem hast du so einen Blumenstrauß bekommen? Dlatego, że obawiałaby się, że mąż w domu się zapyta, a od kogo dostałaś taki wspaniały bukiet kwiatów? Aber ich kann meiner Frau einen Blumenstrauß für 10 Zloty kaufen. Ale ja mogę mojej żonie kupić bukiet kwiatów za 10 zł. Und sie freut sich. I ona będzie się z niego cieszyć. Nicht weil er so billig ist. Nie z tego powodu, że ten bukiet był tak tani. Sondern weil ich ihr Ehemann bin. Nie, tylko z tego powodu, że to ja jestem jej małżonkiem i jej dałem. Vergleiche sind schwach. Te porównania są oczywiście słabe. Aber jetzt sehen wir haben die Segnungen gesehen. Ale teraz spójrzcie na to. Rozważaliśmy temat tych błogosławieństw. Und jetzt kommen wir zum Geber. I teraz możemy przejść do osoby samego dawcy. Wir sprechen gut, wir rühmen Gott. I my teraz zaczniemy dobrze mówić i wychwalać, chlubić się tym Bogiem. Ich hoffe, das ist wahr in unserem Leben. I mam nadzieję, że to jest również też i prawdziwe w waszym życiu. Und ich möchte zwei Beispiele zeigen, wo das in den Evangelien in Bezug auf den Herrn Jesus ähnlich ist. I chciałbym pokazać dwa przykłady, które pochodzą z Ewangelii, aby zobrazować, że w związku z Panem Jezusem jest tak samo podobnie. Aus dem Johannes Evangelium. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana. Kapitel 6. Szósty rozdział. Der Jesus hatte gesagt, wollt ihr auch weggehen? Pan Jezus powiedział do uczniów, czy i wy chcecie odejść? Und dann sagt Petrus in Vers 68. I wtedy Piotr dał odpowiedź w 48 wierszu. Du hast Worte Przepraszam, w 68 wierszu. Wtedy Piotr odpowiedział do niego. Ty masz słowa żywota wiecznego. Du hast Worte ewigen Lebens. Ja. Das sind, ist die Gabe, die Gott durch den Herrn Jesus gewirkt hat. Worte des ewigen Lebens. To jest właśnie ten dar, który Bóg sprawił. To są te słowa żywota wiecznego. Aber da ist der Vers noch nicht zu Ende. Ale ta wypowiedź Pana się jeszcze nie kończy.
Er sagt dann, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Przepraszam, wypowiedź Piotra się nie kończy, który dodaje, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Ein zweites Beispiel aus Johannes 20. Drugi przykład z Ewangelii Jana, 20 rozdział. Maria steht am Grab von dem Herrn Jesus. Maria stanęła przy grobie Pana Jezusa. Und sie bekommt eine Botschaft von dem Herrn Jesus. I ona odbiera od Pana Jezusa swego rodzaju poselstwo. In der Mitte von Vers 17. W środku 17 wiersza. Geh hin und sprich zu meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Vater. Ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Was steht in Vers 18? A co jest napisane w kolejnym 18 wierszu? Steht da, Maria Magdalene kommt und verkündigt den Jüngern, was er gesagt hat? Czy tam jest napisane, że Maria Magdalena przyszła do uczniów i powiedziała te słowa, które jej powiedział Pan Jezus? Nein, zuerst sagt sie, dass sie den Herrn gesehen hat. Nie, najpierw ona im powiedziała, że widziałam Pana. Das ist der Geber. Czyli najpierw widziała dawcę. Und dann, was er gesagt hatte. A dopiero potem jest dopisane, że jej to powiedział. Das ist die Gabe. To jest dar. Möchten wir mehr dankbar sein für die Segnungen, die Gott uns gegeben hat? Chcielibyśmy być o wiele bardziej wdzięcznymi za te błogosławieństwa, które Bóg nam podarował. Aber unsere Augen nicht nur auf die Segnungen gerichtet sein. Ale niech nasze oczy nie będą tylko skupione na tych błogosławieństwach, sondern auf Gott, der jetzt durch den Herrn Jesus unser Vater geworden ist. Ale skierujmy je bardziej na Boga, który stał się przez Pana Jezusa naszym Ojcem. Thank you.